Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy na kolejnym spotkaniu dotyczącym wystawy Migracje Migrations, wirtualnego Muzeum Antropocenu. Ja nazywam się Agnieszka Włódyka i jestem główną kuratorką razem z Magdaleną Stańczyk, moją zastępczynią i pomocą techniczną ze strony Karoliny Raczyńskiej. Stworzyłyśmy wystawę wirtualną opowiadającą o różnych aspektach migracji, a także podważającą pewne stereotypy. Na wystawę można wejść przez naszą stronę internetową wma.museum, muzeum przez S. A dzisiaj gościmy na naszej rozmowie poetę, reportera, eseistę oraz autora książek dla dzieci Jarosława Mikołajewskiego. Dobry wieczór, jest nam bardzo miło, że zgodził się Pan z nami spotkać. Dobry wieczór, ja się cieszę ogromnie. Dziękuję. Dobry wieczór, my również. Zanim rozpoczniemy rozmowę, chciałam przypomnieć Państwu wszystkim, że pytania do Pana Mikołajewskiego można zamieszczać w naszych komentarzach na Facebooku i ja je tutaj zobaczę i przekażę Panu Mikołajewskiemu. I również chciałam nadmienić, że co tydzień puszczamy posty z organizacjami charytatywnymi współpracującymi z migrantami, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. I jeżeli ktoś potrzebuje określonej pomocy, to zachęcamy do kontaktu. Zawsze załączamy numer telefonu, e-mail oraz stronę internetową oraz zachęcamy oczywiście do wsparcia tych organizacji. Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć fragment z Wielkiego Przypływu pana Mikołajewskiego. Dla mnie nie istnieje coś takiego jak imigranci. Są osoby. Już sam podział na my i oni jest początkiem nieporozumienia. I to mówi Giacomo, mieszkaniec Lampedusy, przepraszam, w Wielkim Przypływie pana Mikołajewskiego. Cytaty z tego reportażu znajdują się w dużej części na naszej wystawie, ponieważ przekazują one te same wiadomości, które oglądaliśmy może wtedy w telewizji, które oglądamy dzisiaj, ale widziane z bliska, z perspektywy mieszkańców wyspy. No i chciałam właśnie pana zapytać, jak to się stało, skąd ten pomysł, co skłoniło pana, że pan zdecydował się zająć w swoich reportażach problemem uchodźstwa i pojechać kilka razy do Lampedusy i właśnie opisać sytuację migrantów? Raz jeszcze mówię dobry wieczór. Cieszę się, że jestem na tej wystawie i cieszę się, że jestem z Państwem i że możemy sobie chwilę porozmawiać. Otóż wszystko się wzięło, jak to zwykle u poety, to znaczy z asymetrii, to znaczy z takiego niepokoju, jaki daje asymetria. Otóż myśmy sobie, powiedzmy, w 2015, 14, 13 roku żyli, niespecjalnie wiedząc o tym, co się dzieje na Morzu Śródziemnym, a ja bez przerwy miałem telewizję włoską. Byłem pod nią podłączony i obserwowałem to, co się tam wyprawia. I widziałem codziennie niemal doniesienia o tym, że oto przypłynęła łódka z dwojgiem na przykład martwych dzieci, tak? Albo że przypłynęła łódka z 10 rosłymi chłopami z terenów subsaharyjskich. Dochodziły do mnie tego typu informacje, a to nawet o 200 osobach, o 200 kilkudziesięciu, o 100, a u nas nic, nic, kompletnie nic. I w ogóle nie było żadnej informacji o tej Lampeduzie. A tam rzeczywiście ciągle o tej Lampeduzie mówiono i ja w sobie wyrobiłem trochę jak takie dziecko właśnie. Taki obraz, takiej wysepki, do której płyną ludzie z różnych wybrzeży, przeciwległych wybrzeży Morza Śródziemnego i niosą ze sobą jakieś tajemnice, jakieś dramaty, jakieś tragedie i też niosą własną śmierć. I pamiętam, że postanowiłem polecieć na Lampedusę. Po raz pierwszy poleciałem sam, po raz drugi namówiłem już Gazetę Wyborczą, żeby mnie tam wysłała. Gazeta się zainteresowała i opublikowałem pierwsze reportaże w Gazecie Wyborczej właśnie. Później zwrócił się do mnie Wojciech Tochman, znany reporter, który pracował wtedy, może teraz w dalszym ciągu pracuje, tylko nie wiem, nie znam się na tych afiliacjach administracyjnych, w dowodach na istnienie, i on mówi do mnie: słuchaj Jarku, napisz książkę o Lampedusie, bo to jest ciekawe zjawisko. I ja wtedy jeszcze raz tam poleciałem i postanowiłem tę książkę napisać, bo miałem o czym tak naprawdę. Aczkolwiek pierwszy pomysł napisania tej książki to był pomysł napisania o uchodźcach samych. Tymczasem nie wyszła mi książka o uchodźcach, dlatego że w tym czasie mniej więcej, kiedy ja zacząłem ją pisać, pojawiły się pierwsze relacje w telewizji, zwłaszcza w TVN-ie.
pana, zwłaszcza pana Bocianowskiego, jeżeli dobrze pamiętam. I on, i te pierwsze relacje, no ta rzeczywistość elektroniczna wyprzedza rzeczywistość prasową, więc sobie pomyślałem, że relacja taka ze spotkań z uchodźcami zawsze będzie relacją wtórną w stosunku do tej relacji elektronicznej. Więc ja pomyślałem, że tym, z kolei takim tematem, który jest mało wdzięczny, mało fotogeniczny, to są ludzie pomagający. I tak naprawdę to wyszła mi ta książka, która jest, zresztą pokażę ją Państwu, to jest książka, która wyszła w nowym wydaniu. Czyli okładka jest taka sama, tylko że jest sztywna. Tak. Ta pierwsza łatynka. I to jest, i chodziło mi o to, żeby napisać książkę o uchodźcach, bo niby te same mamy etykiety, te same szyldy, tak? Społeczność chrześcijańska, powiedzmy, wręcz uściślając katolicka, tak? Z tej samej kultury, czyli kultury europejskiej, kultury śródziemnomorskiej, bo przypominam Państwu, że myśmy się bez przerwy po Jałcie dopominali, że nie należymy do kultury azjatyckiej, tylko do kultury śródziemnomorskiej. Pisano u nas, nie wiem, godzinę śródziemnomorską, chociażby Jan Palandowski, tak? Czy też książki Mieczysława Jastruna, czy też później Zbigniewa Herberta. Cały czas właściwie mówiliśmy o tym, że należymy do tamtej kultury, kultury śródziemnomorskiej, którą tak cechuje oczywiście przywiązanie też do mitologii, traktowanie poważnie świata mitów oraz świata tragedii antycznej opartej na mitach. Czyli jak gdyby udawanie takie trochę, że ten świat jest dla nas ważny. I okazało się w pewnym momencie, że ten Ulisses, który był kiedyś na takiej wystylizowanej greckiej łodzi, nam się podobał, a wtedy, kiedy się przesiadł na ponton, to przestał nam się podobać i właściwie przestał nas obchodzić tak naprawdę. I później zaczęły też się dziać takie gorszące sytuacje polityczne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Europa poprosiła nas o pomoc w przyjmowaniu uchodźców, tak, czy 7 tysięcy osób. Myśmy się wcale do tego nie rwali. Jeżeli Państwo pamiętają, robiliśmy z tego jakąś tam sprawę nieprawdopodobną zupełnie, aczkolwiek dzisiaj wiemy, że 7-8 tysięcy to jest, czy 6 czy 7 tysięcy, no to jest kropla w morzu i tak naprawdę to bardzo łatwo jest to rozprowadzić w społeczeństwie, a co więcej, że ci ludzie są nam potrzebni po prostu również i takie połączenie się czy wzbogacenie naszego społeczeństwa może nam przynieść również jakieś korzyści. Dużo rzeczy się zaczęło jakoś tam tłumaczyć. Pamiętam takie argumenty i takie kłótnie czy spory, które są dzisiaj gorszące, to znaczy spór między innymi o to, czy powinniśmy przyjmować tylko chrześcijan, czy również muzułmanów. Tak? Więc to pytanie jest, pokazuje miałkość naszego chrześcijaństwa. Jak sobie przypomnijmy, Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 25, gdzie jest wyraźna instrukcja obsługi zbawienia, to znaczy, żeby zostać zbawionym, trzeba przyjąć uchodźców między innymi, nie pytając ich o pochodzenie. No i zaczęliśmy taką repetycję z takiej nieodrobionej kompletnie lekcji, z takiej lekcji, która wydała nam się obca. Dla nas to chrześcijaństwo, jednak okazało się, że to chrześcijaństwo polskie jest chrześcijaństwem zawsze w obronie. To jest chrześcijaństwo w obronie wartości, jest przedmurzem. Tak? To jest zawsze obrona. Tymczasem to chrześcijaństwo przestało być przedmurzem, konieczność powiedzmy chrześcijańska wyparła przedmurze, a domagała się tego, żeby to chrześcijaństwo było systemem latarni morskich. Czyli takim oświetleniem drogi, zaproszeniem, zachętą dla ludzi, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. No i oczywiście powstawały z tego dalsze refleksje, to znaczy refleksje na przykład Ryszarda Kapuścińskiego, który zresztą nie wiem z jakiego powodu, bo się mówi, że dlatego, że kolaborował z systemem komunistycznym, między innymi z agencją TASS, ZSRR-owską. Natomiast nie wiem, czy nie dlatego, że mówił, kim jest właśnie inny, kim jest obcy, jaki jest nasz obowiązek wobec innych. Nie wiadomo dlaczego został relegowany tak naprawdę, czy został... No ja byłem świadkiem tej jego relegacji, ponieważ pamiętam, jak ja założyłem we Włoszech, będąc dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie,
nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego, włoską nagrodę, tak, to później, kiedy zmieniła się władza, to ta nagroda została zdjęta, a nowe władze Instytutu po moim odejściu zdjęły demonstracyjnie portret Ryszarda Kapuścińskiego, jak gdyby było to coś złego. I festiwal literatury podróżnej, który był prowadzony również przez bardzo zacną instytucję, jaką jest Włoskie Towarzystwo Geograficzne, usłyszał od polskiego MSZ-u, że Kapuściński był zdrajcą sowieckim, szpiegiem sowieckim, i dlatego polski MSZ nie może dać pieniędzy. To się na szczęście naprawiło w tym momencie, również za sprawą bardzo przyzwoitego dyrektora Instytutu Polskiego, tak, pana Łukasza Papertnego. I no, to były takie rzeczy, myśmy mieli takie przymiarki. Ja pamiętam taką filozofię tak samo przyjmowania. No, można powiedzieć, że dużo o tym pisał Giorgio Agamben, taki filozof, ale też wielu filozofów pisało. Natomiast myśmy też mieli taką, powiedzmy, filozofię praktyczną, czyli trochę przypominającą instrukcję obsługi, taki regulamin przyzwoitości niemalże. I między innymi Ryszard Kapuściński pisał, to znaczy mówił, Ryszard Kapuściński został wybrany przez szefów instytutów czy przedstawicielstw kulturalnych całej Europy, wszystkich krajów europejskich, na moją propozycję, jako patron Instytutu Kultury Europejskiej, powiedzmy, który zbierał te wszystkie instytucje. I Ryszard Kapuściński został zaproszony, przyszedł i mówił bardzo wyraźnie o tym, to znaczy, że my nie mamy przede wszystkim wyboru, tak? Już abstrahując od powinności, ale my też nie mamy wyboru. To znaczy, że jeżeli ktoś ucieka przed głodem, jeżeli przed wojną, jeżeli chce ochronić własne rodziny, to go nie zatrzymają zasieki, druty kolczaste, tylko po prostu na pewno przyjedzie. Więc jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest przygotowanie własnej kultury przyjmowania. I myśmy wtedy mieli już możliwość przygotowania własnej kultury przyjmowania, bo w ten sposób, znaczy dlatego, że przecież to już się działo w całej Europie. Była Francja, była Wielka Brytania. Tak, Niemcy. Chodziło. Oczywiście. I myśmy się mogli uczyć na ich przykładzie, bo u nas, no, można powiedzieć, to był taki symptom całkowitego upadku, degrengolady polskiej kultury, ponieważ kultura powinna nam podpowiadać, taka świadomość kulturalna powinna nam podpowiadać, że jeżeli coś się dzieje w jednym kraju europejskim, to się będzie działo wszędzie. Więc myśmy powinni przygotować do tego wszystkiego. Tymczasem myśmy po prostu nic nie zrobili. Tylko cieszyliśmy się, że to jest daleko gdzieś. Tymczasem stało się blisko teraz na naszych oczach i jesteśmy do tego kompletnie nieprzygotowani. Już nie chcę mówić o Ukraińcach, bo tu mamy do czynienia z czymś w rodzaju zrywu narodowego. Tak? Natomiast ale to, co się dzieje nieco powyżej, czyli na granicy polsko-białoruskiej, tak, to, co się dzieje w tych obozach przejściowych, tak? Tam, gdzie są przechowywane dzieci na powierzchni 2x2. Metry. Tak, ostatnio był raport właśnie opublikowany i to jest przerażające, że to jest mniejsza powierzchnia niż w więzieniu. No więc właśnie, i to jednocześnie w więzieniu wiadomo, ile się przesiedzi. To znaczy jest wyrok tam 4 lata, 5 lat, 3 lata, a tutaj nie wiadomo, tak? Siedzi się i nie wiadomo, kiedy się wyjdzie, kiedy to się wszystko skończy. Tak, ci ludzie nie mają informacji, to prawda. Procedury nabierają takiego charakteru właśnie takiej tajemnicy, takiego zanikającego horyzontu. No więc właśnie, i to są rzeczy, i tutaj to samo mówił Andrea Camilleri, czyli ten wielki myśliciel włoski, który był pisarzem, słynnym autorem cyklu powieści kryminalnych o komisarzu Montalbano między innymi. On mówił więcej to samo. Wtórował tak samo Kapuścińskiemu w tej kwestii. Znaczy, krótko mówiąc, on opowiada taką historię z okresu II wojny światowej, że w 1943 roku, kiedy wylądowali alianci, wylądowali Amerykanie na Malcie, kiedy mieli przypłynąć na Sycylię, wtedy jego ciotka Andrejka Milleriego, pomyślała, że zatrzyma ich drutami kolczastymi. Miała ogród oliwny, gaj oliwny i okalała ten gaj oliwny drutem kolczastym i mówi, nic bardziej śmiesznego i żałosnego, jak widok czołgów, które wjeżdżają w te druty kolczaste i je dosłownie miażdżą. Tak? To właśnie o to chodzi, żeby nie śmiesznymi środkami też się nie chronić. I on to samo powtarzał. Trzeba przygotować własną kulturę
ale też trzeba wyrobić w sobie własną niezależność i godność, która będzie pozwalała kształtować i oczekiwać od przybyszów pewnych zachowań, które respektują również naszą kulturę i naszą, tak, naszą tożsamość. Tymczasem myśmy tego w ogóle nie przerobili. Ale to chyba też chodzi o to, że po prostu to się bierze trochę z niewiedzy, a trochę ze strachu, bo na przykład profesor Fragapane, nie wiem, czy to wymówiłam dobrze, Tak. Fragapane mówi w pana książce, dla nich przyjechać tutaj, czyli dla mieszkańców Afryki, to co dla nas pojechać do nich. Jeżeli nie jeżdżą, to dlatego, że się boją, bo gazety malują Afrykę jako piekielne miejsce, jako świat inny, odmienny, niebezpieczny. Wszystkie nieporozumienia biorą się stąd, że wmawia się nam rzeczy, które nie istnieją, czyli telewizja, czyli przekaz właśnie. Czy pan ma też takie, bo to jest coś, co, jeżeli czegoś nie znamy, to się czasem tego boimy. Czy pan też ma właśnie takie odczucie, że ponieważ mieszkańcy na przykład Lampedusy, oni nie mieli innego wyjścia, oni musieli poznawać migrantów, ponieważ migranci przybywali dokładnie na Lampedusę, Lampedusa jest bardzo małą wyspą. Czy przez to to im trochę ułatwiło jakby zrozumienie całego problemu, czy my, ponieważ byliśmy dalej, czy w innych krajach, czy to było troszeczkę, tak jak pan wcześniej wspomniał, że troszeczkę myśleliśmy, o to tutaj nie przyjdzie, to nie jest jakby nasz problem, jakby to pan zinterpretował? No tak, ja uważam, że jeżeli jest jakaś nauka, która płynie z tej ostatniej historii, to jest nauka o doświadczeniu, o wyższości doświadczenia nad niedoświadczeniem. Tak naprawdę to, proszę zwrócić uwagę, że cała ta nasza kultura, powiedzmy kościelna, przygotowuje nas do niedoświadczania tak naprawdę. Tak? Pamiętam takie słynne słowa pewnego radia, którego nie chcę tutaj popularyzować, więc go nie wymówię jego nazwy, że tutaj przybędzie 10 milionów islamistów i nas zislamizują. Tak? No, zaraz zaczekajmy. Znaczy, zanim coś takiego powiemy, to spróbujmy się dać zislamizować i spróbujmy, jak to będzie z tą islamizacją, bo może dojdzie do ciekawego doświadczenia. I to właśnie przeżyła Lampedusa. To znaczy, Lampedusa była kompletnie nieprzygotowana, bo to był taki kraj, to była taka wysepka, to jest 9 kilometrów u podstaw. Tak, bardzo mała. 9 kilometry wysokości. Bardzo, bardzo jest niewielka. I to jest takie miejsce, które zaczęło się bogacić dzięki temu, że odkryto, że ma najpiękniejszą plażę na całym świecie razem z Karaibami włącznie. No więc tam zaczęli przyjeżdżać turyści, woda jest przejrzysta, w związku z tym oni łowią sobie i widać po prostu z góry. Jak się stanie na górze, to widać tych pływających myśliwych domorosłych, którzy strzelają do różnych ryb. No i przez to zaczęło się to społeczeństwo przeprofilowywać. To znaczy przestało być społeczeństwem rybackim, a stawało się społeczeństwem żyjącym z turystyki. Turystyki, tak. I ci ludzie po prostu stawiali na turystykę i nagle zostali zaskoczeni tym przypływem właśnie Lampeduzańczyków. To znaczy nie w ich interesie absolutnie było to, że pojawili się nagle uchodźcy, dlatego że w świat poszedł taki oto przekaz, że Lampedusa to jest takie miejsce, gdzie przy brzegu pływają trupy. Tak. No właśnie, więc właściwie to było wbrew nim. Tymczasem samo to doświadczenie, sam ten kontakt bezpośredni z nimi doprowadził do tego, że oni odczarowali, że oni nawet wbrew sobie, wbrew własnym interesom, stanęli po stronie właśnie tych uchodźców. Dlaczego? Dlatego, że oni wciąż są chrześcijanami, można powiedzieć. Więc pierwsza sprawa, kiedy patrzą na ołtarze, kiedy patrzą na obrazy w swoich kościołach, to tam na tych obrazach jest taka dziewczyna z chustą na głowie, dziwnie przypominająca taką właśnie Syryjkę, powiedzmy. Nazywa się Miriam, Maria. Tak? No i ma takie dzieciątko na rękach i ono bardzo dziwnie przypomina te maleńkie dzieci syryjskie, które przypływają razem z tymi mamusiami. Tak? I to się nagle okazuje, że to jest to właśnie, że u nich następuje takie, dochodzi do powtórnego wcielenia słowa. Tak? Że to nauczanie Ewangelii jest również dosłowne. I oni widzą dosłownie tę lekcję. Oni mówią, pamiętam taką sytuację, opisuję ją zresztą, kiedy poszedłem przed kościół i tam widzę zapłakaną grupę kobiet, pytam, dlaczego płaczecie? Mówi, bo właśnie dałyśmy
nasze suche ubrania jednej grupie uchodźców. Tymczasem słyszymy, że płynie druga grupa uchodźców, a my już niczego nie mamy im do dania, bo wszystko rozdaliśmy poprzednio. No i znowu to jest takie przeżywanie, które jest takim, no, przeżywaniem prawdziwym. Tak. Jeżeli mogę, to bym zacytowała tylko tutaj właśnie fragment, gdzie Don Mimo, czyli ksiądz z parafii na Lampedusie, mówi: jakie to szczęście, że uchodźcy są właśnie tutaj, że możemy ich widzieć, spotykać. Kiedy myślimy o przybyszach mających inny kolor skóry, inną religię i obyczaje, którzy do naszych problemów dorzucają własne, a przy tym wyrywają nas ze świętego spokoju, łatwo jest myśleć o nich z nieprzyjaźnią. A kiedy widzisz tonącą matkę z dzieckiem na rękach, nie masz w sobie miejsca na rasizm, stajesz się nimi, współczujesz im, ratujesz ich jak własną rodzinę. Czyli to jest to właśnie to, co pan powiedział, że oni jakby się z nimi może nie zasymilowali do końca, ale po prostu wyczuwają te same emocje i po prostu no jest im przykro z tego powodu właśnie, z tego powodu, co się dzieje i jak świat, jak inne kraje reagują na sytuacje właśnie przypływających. Ja nie myślę o tym w kategoriach również wdzięczności i szczęścia, że im przypadło w udziale to szczęście, tak, że oni mają tych swoich uchodźców. Dlaczego? Dlatego, że oni jeszcze wierzą w zbawienie. To znaczy tak, oni chcą się zbawić i oni uważają, że gdyby nie ci ludzie, to by oni sobie nie uzmysłowili własnej powinności w stosunku do przypływających ludzi, w stosunku do przybyszów. A tak, że przybyli do nich właśnie, to oni uruchomili w sobie taki właśnie mechanizm pomagania. Ja no właśnie to, co mu też opisałem, widziałem, zastanawiałem się, w jaki sposób jest prowadzone duszpasterstwo na miejscu. Tak. I widziałem tego księdza, który nie pouczał, tylko po prostu kazał wyjąć kartki, czy rozdał kartki i kazał pisać, jaka sytuacja sprawiłaby, jakby się czuli, jakby wyglądało ich życie, gdyby oni sami musieli, znaczy w jakiej sytuacji by uciekli, tak, z domu i uciekli z własnego kraju. I tam zaczęli ci ludzie płakać dosłownie, znaczy zaczęli się wypełniać cudzym doświadczeniem. Bardzo ciekawy eksperyment zrobiła taka artystka warszawska, tak, która pracuje w Berlinie, czyli Anna Konik, wspaniała artystka, która zrobiła taki eksperyment, to było przedstawione w Zamku Ujazdowskim, czyli w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Ona wzięła, spisała 30 kilka relacji, które kobiet, które wyemigrowały, razem właśnie z gwałtami na nich, na córkach, z utraconymi, z zabitymi mężami. Dosłownie spisała jeden do jednego te teksty i wyświetlała to rodowitym mieszkankom bogatych stolic europejskich. I te mieszkanki stolic europejskich zaczęły czytać te świadectwa. Tak? To znaczy oto biała kobieta, która urodziła się, nie wiem, mieszka w Brukseli, nagle czyta i wtedy zgwałcono mi córkę, ukradziono mi męża, zabrano go do pracy, torturowano, tak, nie związano drutem kolczastym. I one po prostu ryczały, to znaczy one wypełniły się. To było genialne działanie Anny Konik. Ona uznała, że ciało ludzkie to jest naczynie i że to naczynie należy wypełnić cudzym doświadczeniem. I że to jest właściwie jedyny sposób, żeby ludzie przejęli cudze, żeby ludzie współczuli po prostu, żeby się wypełnili cudzym doświadczeniem. Tak, żeby bardziej poznać drugiego człowieka. Tak, żeby te ciała, które noszą w sobie jakiś rodzaj szczęścia, błogości, lekkomyślności, a właściwie braku też wyobraźni i braku doświadczenia, żeby nagle dostały to doświadczenie. I nagle te kobiety zaczęły się zmieniać. To był bardzo ciekawy eksperyment, a jak oni to kontynuuje. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tym działaniem przejęty i tylko mogę jej sprzyjać. Natomiast oczywiście no, za każdym razem zastanawiamy się, co zrobić. Tak? Tam jest ta postać główna tej książki, to jest ten doktor Pietro Bartolo. Bartolo, tak. No, który właśnie, to coś musi mieć wyobraźnię, dlatego że jest to człowiek, który został wychowany w klasycznej, takiej sycylijskiej, bo Lampedusa administracyjnie to jest Sycylia, w sycylijskim systemie wartości. A więc no, wiadomo, że powiedzmy, że system zachowań, postępowania jest ten sam, co u nas. Tak? Ludzie się gorszą przerwaniem ciąży na przykład, tak? czy takimi zachowaniami, no, których
które potępia katechizm Kościoła katolickiego, ale jednak życie ma swoje racje. I on sam mi mówił ze łzami w oczach, że przychodzą pierwszą rzeczą, jaką robią niektóre osoby, niektóre kobiety, które były przez rok powiedzmy w Libii, czekały na ten transport, tak. To jest prośba o przerwanie tej ciąży, dlatego że one są tam gwałcone i one mówią, że ten cały wysiłek, czyli przejście przez całą Saharę z tych regionów właśnie subsaharyjskich, czyli podsaharyjskich, to wszystko zostaje zakwestionowane, ponieważ ich mężowie i bracia nie uznają, i ojcowie nie uznają tego wysiłku wobec tego, że one zostały zgwałcone. Znaczy gwałt nie usprawiedliwia, nie usprawiedliwia. One stają się przez to nieczyste. W związku z tym one proszą o przerwanie ciąży. Ja spytałem doktora Bartola, i co robicie? No, pytałem katolika zdeklarowanego, a on mówi, wychodzimy im naprzeciw. Nie powiedział nic więcej, ja też nie chciałem pytać już nie, o co chodzi. Ale to jest to znaczy to jest takie wejście w ich życie, wejście w... Tak. Próba zrozumienia tego wszystkiego, co się z nimi dzieje. Tam jest doktor Bartolo, zresztą no właśnie, on był takim naczyniem, który się napełnia cudzym doświadczeniem i on zaczął się zastanawiać, no jako taki autor własnej filozofii do własnego zastosowania, on zaczął się zastanawiać nad tym, jak przyjmować tych ludzi, tych uchodźców, którzy wpływają. No i on... Wtedy, kiedy młodzi lekarze przychodzą, teraz praktykanci, bo kiedyś był sam przez wiele lat, przez 25 lat był sam, potem otrzymał pomocnika lekarza, potem zaczęli przypływać do niego i dołączać do niego starzyści. On wszystkim mówi, że pierwsza rzecz, jaką mają zrobić, to nie leczyć, tylko pogłaskać po brzuchu. Ja widziałem tych uchodźców, którzy przypływają na Molo Favarolo, to się nazywa. Tak. To jest i na to molo, na ten pomost i on podchodzi i głaszcze ich po twarzy i oni, jak gdyby im się rozwiązywał wewnętrzny supeł po prostu, tak? I oni widać, że przypływają z takim poczuciem winy, że oni przypłynęli zawracać głowę, że oni komuś będą zaprzątać porządek. Także komu psuli humor, klimat i tak dalej. I nagle czują się, kiedy zostają pogłaskani po twarzy, to nagle tracą takie poczucie winy, które i nagle płaczą, mają w tym wszystkim i przebaczenie za no, w końcu brak winy tak naprawdę, ale mają w sobie jak gdyby taki rodzaj błogosławieństwa. To jest to samo, co kardynał arcybiskup Wiednia w pewnym momencie powiedział ludziom, żeby wychodzili na dworzec i witali uchodźców z tabliczką welcome. I to całkowicie zmieniło obraz przyjmowania. Ci ludzie po prostu, nic się innego by nie stało. Znaczy oni tak samo, jeżeli czują się zaszczuci albo czują się dobrze powitani, to się sytuacja nie zmienia społecznie czy politycznie, tylko dobrze nastawia tych ludzi, tych nowych przybyszów. I stawia ich po stronie tej władzy. Zresztą to widać po prostu po stronie miejscowej społeczności. To widać w Palermo. Ja byłem w zeszłym roku z Pawłem Smoleńskim, pisaliśmy naszą książkę Czerwony śnieg na Etnie. I tam tak. Byliśmy w Palermo. No i tam rozmawialiśmy z burmistrzem Palermo i on nam mówi, że jak on załatwił sprawę uchodźców i lojalności uchodźców w stosunku do miasta. Otóż on mówi, że wszystkim uchodźcom, którzy się zgłoszą, daje obywatelstwo miejskie. I oni po prostu stają się obywatelami tego miasta, więc oni nie działają przeciwko swojemu miastu, ponieważ są obywatelami. To z dnia na dzień stają się, czy nawet tego samego dnia dostają obywatelstwo. Więc stają się jak gdyby no, kibicami zespołu, miejscowego zespołu i stają się też kibicami tego miasta. I po prostu swoim zachowaniem podkreślają swoją lojalność. Im zależy, żeby się lojalnie zachowywać, bo są szanowani przez tę władzę. Więc takie półutopijne zachowania opłacają się. I u nas to właśnie no, trudno się tego uczyć. Zresztą ciekawe, mnie to ujęło ogromnie, bardzo dla mnie to było, że po śmierci prezydenta Adamowicza, kiedy publikowano jego pośmiertną książkę, czyli tę książkę z zapisków, które on zrobił za życia, to pokazano mi i to zostało opublikowane, że tam jedna strona czy dwie została poświęcona przez niego właśnie książce o Lampedusie, tej mojej książce Wielki Przypływ. Tak, jest tam właśnie ta refleksja i on tam z tego co wiem, zresztą właśnie na podstawie tego, czy
z inspiracji właśnie tą książką, poleciał do Palermo i tam się właśnie uczył od burmistrza właśnie tego sposobu przyjmowania, czy takiego zobywatelizowania tych ludzi. Tak, tak, tak. A mnie bardzo uderzyły właśnie fragmenty o stanie psychicznym uchodźców w pana książce, ponieważ w większości i telewizja, i ludzie mówią bardziej o podróży. Jest to podróż niebezpieczna przez bezlitosne morze. Wielu z nich musi być ratowanych, wyciąganych z wody, wielu z nich ginie. Po przypłynięciu są zziębnięci i wyczerpani, ale ktoś może powiedzieć, że przecież dotarli do innego lądu. Są tutaj, już wszystko jest w porządku, są żywi, wszystko jest dobrze, a tutaj wychodzą problemy psychiczne. I właśnie ludzie chyba zapominają troszeczkę o tym, albo nawet nie mają takiej świadomości i mało się wciąż o tym mówi, że właśnie... Bo okazuje się, że Lampedusa to jest mała wyspa, że oni nie przypłynęli, tak jak mówi doktor Bartolo, właśnie tam, gdzie chcieli, bo Lampedusa to jest mała wyspa, za tą wyspą jest inna wyspa i dopiero potem jest stały ląd, ale to jest ląd, gdzie oni nie chcieli być. Oni chcą być jeszcze dalej. I potem wychodzą właśnie po przypłynięciu te wszystkie patologie i nawet czasem jest potrzebna oczywiście interwencja psychiatry, psychologów. Czy to też pana uderzyło i czy że te problemy właśnie psychiczne są tak poważne i tak w sumie niewiele się chyba o tym mówi tak naprawdę? Tak, ja to widziałem na miejscu, to znaczy po prostu ci ludzie przypływają i nagle są rozpędzeni, to znaczy oni mniej więcej trwa to, wygląda w ten sposób, że rok czy tam dwa lata trwa oczekiwanie na transport, na drugą stronę. Oczywiście ten transport, pierwsza rzecz to jest zagrożony. To znaczy ja widziałem rzeczywiście sceny straszne. Widziałem, jak się osuwały matkom, które żegnały się ze swoimi dziećmi w trumienkach, które były zabierane przez dźwigi. One trzymały się tych trumienek i podnosiły się na wysokość około 3 metrów i spadały na ziemię i słyszałem gruchot tych ich kości. Jęk tych matek. To są rzeczy straszne. I to jest, więc tam dochodzi do takich sytuacji skrajnych, które już same w sobie wywołują depresję, wywołują jakiś rodzaj takiej właśnie alienacji, wstrząsów psychicznych. Prowadzą do szaleństwa po prostu. Ale są też takie sytuacje, kiedy oni przypływają, bo wydaje im się, że sprawa jest załatwiona. Oni powiedzmy rok albo dwa lata szli przez Saharę, potem byli w Libii. I w Libii dzieją się rzeczy straszne. To znaczy oni są gwałceni, rzeczywiście są wykorzystywani do najcięższych robót. Oni odpracowują jak gdyby ten swój transport. No i w końcu płyną przez to morze. To jest bardzo ciężka podróż. Oni wychodzą z tej podróży co najmniej z poparzeniami, bo ta mieszanka, zabójcza jest ta mieszanka z słonej wody i paliwa i ropy, która osiada na skórze pod ostro bijącym słońcem i wtedy dochodzi do bardzo paskudnych, ślubujących się poparzeń. Więc ci ludzie przepłyną i nagle czują, że dotarli, tak? Dotarli. Ale figa z makiem, okazuje się, że ta wyspa, ta Lampedusa, która ma taki ładny łuk napisany z takim szyldem Porta d'Europa, czyli Brama Europy, drzwi Europy, wcale nie jest drzwiami Europy. Po pierwsze jest znacznie na południe w stosunku do północy Afryki, a więc znajduje się poniżej. Więc jeszcze kawałek. Bliżej Afryki niż Europy, tak. Tak, zdecydowanie. To znaczy Maroko, powiedzmy na przykład, jest znacznie bardziej na północ w stosunku do do Lampedusy. Natomiast ale to jest tylko kwestia odległości geograficznej, to jest administracyjnie, jak już powiedziałem, Sycylia. No ale to jest tak, że Europa wtedy nie współpracowała, teraz też nie do końca współpracuje. W związku z tym oni mają jedno zadanie, to znaczy oni mają jeden pomysł, to znaczy dołączyć do swoich rodzin, do swoich mężczyzn, którzy jako pierwsi popłynęli i całe rodziny składały się na to, żeby dopłynęli do Niemiec, do Szwecji, powiedzmy, tak, do krajów skandynawskich. No więc, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Francji. No więc, a oni czekają po prostu. Są w obozie, gdzie jest 300 miejsc, a ich jest 1300 osób. No i czekają. Czekają i biją głową w mur po prostu. Nic się nie dzieje. Więc jest to takie czekanie. Tak. Mieli być gdzieś. Do tego czegoś nie dochodzi. Był taki moment, kiedy doszło do bardzo
wielkiego konfliktu, czyli to była grupa Tunezyjczyków chyba, było ich około 6 tysięcy na tej wyspie, czyli mniej więcej było ich tyle samo, co mieszkańców tej wyspy. I oni byli, oni podpalili stację benzynową, między innymi właśnie w proteście przeciwko temu. I wtedy się no, takie protesty no, oddziaływują. Niestety czasami się do takich protestów trzeba uciec, ponieważ po pierwsze, no tak, sama ludność Lampeduzy zażądała od rządu interwencji, ponieważ ci ludzie po prostu liczyli na gości, na tych turystów. Powtarzam, jest tam słynna wyspa Królików, która jest uważana za przez wszystkie czasopisma turystyczne za najpiękniejszą plażę na całym świecie. I wszyscy podkreślają, z Karaibami włącznie. Tak. Więc właśnie, ale, no i, no, ale nagle ludzie patrzą w telewizję i widzą, że tam chodzą grupy ludzi podpalają stacje benzynowe, w związku z czym tam nikt nie inwestuje. Nie chciał jechać, tak? Nikt nie chce tam jechać, oczywiście. No więc ludzie się zaczynają denerwować, wywierają nacisk. Wtedy jeszcze na przykład jak Berlusconi był w rządzie, to Berlusconi, znany w końcu populista, popłynął tam, pofrunął tam na Lampeduzę i powiedział, ja to załatwię, jutro już nie będzie tu ani jednego uchodźcy, zobaczycie. I ogłosił siebie Lampeduzańczykiem. Ja jestem Lampeduzańczykiem. Mm-hmm. Żeby wam udowodnić, że jestem Lampeduzańczykiem, to oświadczam, że kupiłem tu właśnie pole. I tu zrobię pole golfowe. No, na przykład. Uh-huh. Więc to spora doza bezczelności. W każdym razie już się nigdy tam nie pojawił na tej Lampeduzie. Tak czy inaczej. Ale załatwił sprawę. Więc no, ci ludzie się czują bardzo opuszczeni. Więc, ale te problemy psychiczne oczywiście się dzieją. Tam są ludzie, którzy... Przecież ja napisałem też takie słuchowisko, ono zostało wystawione. Ja obsadziłem salowo księdza Lemańskiego, między innymi Katarzynę Herman, Wojciecha Malajkata, Pawła Smoleńskiego. Taki różny był przegląd. Nagrany przez wyborcza.pl. I to się nazywa Dziwna Rodzina. To troszkę... Taka imitacja świętej rodziny, zrawestacja świętej rodziny. Dziwna rodzina, że idzie mężczyzna z kobietą i trzymają dziecko, tylko że nie pytają, gdzie jest żłóbek, gdzie położyć to dziecko, tylko pytają, gdzie oni mogliby pochować swoje dziecko. I ja widziałem autentycznie takich ludzi, którzy chowali to dziecko. Niestety cmentarz na Lampedusie jest małym cmentarzem, więc wystarczy na obsługę własnej ludności. Tak, więc żeby gdzieś tam kogoś pochować dziecko, pochować męża, żonę, matkę, syna, to po prostu trzeba odesłać, zgodzić się na transport ciała, właściwie nie zgodzić się, tylko uznać, że ono musi być pochowane na Sycylii i oni bardzo często nie wiedzą gdzie. Potem to jest tylko kwestia odkrywania, tak? Gdzie jest to ciało, a wszyscy chcą wiedzieć, gdzie jest to ciało. No, stary dylemat Antygony i tragedii wokół tego, co się zdarzyło. Więc to wszystko prowadzi oczywiście do kryzysów psychicznych bardzo silnych, no i to są... No proszę zobaczyć, co się u nas dzieje, tak teraz, u nas w tych... W detencyjnych obozach, tak, to tak. Też są problemy. Właśnie udało się ponoć wyciągnąć takiego chłopca ostatnio, także zdarzają się sukcesy, natomiast no, wielu ludzi niestety jest w tych obozach i nie wie, kiedy się stamtąd wydostanie, no i to też jest czekanie i też niewiedza i kompletnie nie wiadomo, o co chodzi i ci ludzie nie dostają żadnych informacji, także tam też dochodzi oczywiście do problemów psychicznych, depresji i tak dalej, i do głodówek nawet. Ale właśnie też pojawia się właśnie inny stereotyp, że często ci migranci przyjeżdżają do Europy, bo oni chcą łatwe pieniądze, bo oni chcą po prostu zarobić, może chcą jakieś świadczenia z rządu i może ludzie sobie nie zdają troszeczkę sprawy, że najpierw ci ludzie właśnie, oni muszą nazbierać te pieniądze, żeby w ogóle odbyć tę podróż. Mamy na przykład na wystawie historię Adila, który miał w Pakistanie dom, sklep, samochód, ale musiał się przedostać do Berlina i wydał na to ponad 10 tysięcy euro, a w Niemczech nie ma nic. Nie ma niestety nawet na bilet na autobus i czasem jeździ na gapę właśnie. I też jest taki stereotyp, że właśnie dużo młodych mężczyzn przyjeżdża, ale to po pierwsze nie jest prawda, bo też są matki z dziećmi, a po drugie to też oni są wysyłani przede wszystkim dlatego, że oni mogą wytrzymać te
te trudy podróży, prawda? Bo oni są bardzo silni, no i potem mogą ściągnąć część rodziny, a czasem jest tak, że oni sami mają problemy, straszą ich śmiercią no i po prostu oni chcą uciec od tego, ponieważ oni chcą przeżyć i od tego uciekają. Czy pan też tak uważa, że to są takie właśnie stereotypy, czy to dalej tak jest, czy to już się zaczęło zmieniać? Po pierwsze, ludzie mają prawo poprawiać sobie byt. No więc jeżeli papież Jan Paweł II wyjeżdżał z Krakowa, zawsze z balkonu biskupów krakowskich, arcybiskupów krakowskich, śpiewał Góralu, czy ci nie żali. Ten góral, o którym śpiewał na koniec: dla chleba, panie, dla chleba, ojczyznę opuścić trzeba. Więc krótko mówiąc, powtarza się historia tego polskiego górala, o którym myślimy sobie, że jest bohaterem światowym i że godny jest szacunku. A tak naprawdę to jest godny szacunku, tak jak wszyscy emigranci ekonomiczni, bo to są tak zwani emigranci ekonomiczni. I to jak gdyby rozgrzesza polityków. Politycy mówią tak, uchodźcy tak, ale nie emigranci ekonomiczni. No więc dlaczego nie emigranci ekonomiczni? Znaczy, głód jest równie straszną rzeczą, co wojna. I trzeba to rozumieć. Nie, to są ludzie po prostu, którzy oczywiście chcą sobie poprawić los. To myśmy im zafundowali telewizję. To oni patrzą, no taki był problem między innymi z Albańczykami we Włoszech, tak? To znaczy Albania, Silvio Berlusconi, czyli twórca telewizji Mediaset, wytwarzał tak silne fale, że Albania oglądała to, co się dzieje we Włoszech. I patrząc na tę telewizję, nagle wyrobiło sobie taki pogląd, że wystarczy na quizie dobrze odpowiedzieć na pytanie, kim był Giuseppe Garibaldi, albo jak miał na imię Garibaldi, żeby żyć w milionowych domach z basenem. Tak? Tak. No więc stąd ta już tęsknota, czyli wytworzenie pewnego rodzaju fałszywych oczekiwań. No i cały czas historia się toczy, ale też no, myśmy zafundowali Afryce, południu świata. Myśmy zafundowali ocieplenie klimatu, prawda? Między innymi myśmy zubożyli tymi planami kolonizacyjnymi, także to jesteśmy za to odpowiedzialni, więc musimy też ponieść tę odpowiedzialność. I to jest tak, oni chcą sobie poprawić bez wątpienia, natomiast po prostu ponieważ oni już niedługo nie będą mieli czym tam oddychać najprawdopodobniej, ten ciężar życia. No teraz słyszymy o konfliktach na północy, czyli między innymi konflikt rosyjsko-ukraiński, który przecież pogrąży nie Europę w głodzie, tylko pogrąży Afrykę w głodzie, tak naprawdę tak. W tym kryzysie głodowym. I to wszystko są rzeczy, które trzeba brać pod uwagę i nie mam mieć do nikogo żadnych pretensji, bo to są ludzie, którzy ponoszą konsekwencje naszego nieodpowiedzialnego działania. I myśmy powinni po prostu wziąć na siebie odpowiedzialność. Tak. I to nie jest tak, że oni chcą nie pracować. Owszem, chcą pracować. Poza tym przyjeżdżają do nich różni kusiciele. Tak? Przyjeżdżają kusiciele, którzy kuszą ogromnymi zarobkami za pewne, za udział w dyscyplinach sportowych, do których są bardziej prezentowani niż my, czyli biegacze, piłkarze również. Tak? To wszystko wytwarza taki mit tego lepszego świata, do którego oni powinni dążyć. To jest budowa mitu i budowa pokusy, to jest bardzo ciężka odpowiedzialność również dla tych, którzy to robią. Więc to są ludzie, którzy naprawdę zarabiają na swoje życie i to są ludzie, o których słyszymy no bez przerwy. Ja miałem teraz teścia, który był chory przez 8 lat na Alzheimera. No naprawdę, myśmy nie mogli znaleźć żadnego Polaka czy żadnej Polki, który by się opiekował, tylko znajdowaliśmy Ukrainki, dziewczyny ukraińskie po prostu. I we Włoszech na przykład, które dobrze znam, jest ta sama sytuacja. To są ludzie, którzy wykonują najgorsze zawody naprawdę i bardzo często spotykają się z aktami rasizmu, nieprawości, niesprawiedliwości. To są wszystko sytuacje. To się jakoś tam wszystkim powinno opłacać i wszyscy powinni to robić z pewną, no my z poczuciem solidarności ludzkiej, a oni z takim poczuciem jakiejś tam satysfakcji finansowej chociażby i z takim poczuciem misji również. Także to wszystko jest stereotyp straszny. Po prostu jest ogromny stereotyp. Tak, właśnie. I to jest, myśmy nie bardzo się przerobili właśnie tę lekcję, tylko widzimy to, co jest przed nami.
Niestety tutaj duży udział ma polityka. Ja po prostu polityki nie cierpię, współczesnej, zwłaszcza polskiej polityki, która jest czymś wyjątkowo ohydnym, muszę powiedzieć. I takie wytwarzanie nienawiści, niechęci do tych ludzi, którzy przyjeżdżają, już poczynając od słynnego komentarza o roznoszeniu pasożytów i pierwotniaków, no to po prostu jest naprawdę coś, czego znieść nie można tak naprawdę. To jest budowa. Nawet doktor Bartolo mówi właśnie w pana książce, w pana reportażu, że oni są zdrowsi niż Europejczycy, więc ci ludzie, oprócz oczywiście tych poparzeń, które hipotermii, no to oni są zdrowsi niż my bardzo często, więc takie no bajki właśnie, to... Pamiętam podczas II wojny światowej oczywiście oskarżanie Żydów o pszawicę na przykład, o roznoszenie pszawicy, no to są stare numery, można powiedzieć. Myśmy to powinni naprawdę zdążyć znienawidzić już tak do końca i już być na to całkowicie uodpornieni. Tymczasem nie, wcale nie jesteśmy uodpornieni. Znaczy to jest... Pretekst. To jest bardziej tak, że nie uczymy się w ogóle na błędach, ani historia się po prostu powtarza, zamiast się nauczyć i jakoś to zmienić, to po prostu jest to samo. W ogóle ale cała, jak... cała nauka się rozwija. To znaczy wtedy, kiedy, nie wiem, Einstein wymyślił już, czy pomyślał o teorii względności, to już nikt się nie ośmieli cofnąć z tej wiedzy wcześniej. Tymczasem, jeśli chodzi o humanistykę, no to mój Boże, niestety, ciągle wracamy do tych samych tematów. Na przykład ja już nie mogę słuchać, jak papież mówi, że człowiek nie powinien wykorzystywać innego człowieka. No mój Boże, no to mówiono już w czasach wojny secesyjnej, na przykład w Ameryce, prawda? Myśmy powinni jakieś nowe rzeczy, nowe wnioski wyciągnąć. A to się dalej dzieje. My się cofamy tak i wracamy do tego samego punktu mniej więcej. Jest to tragiczne naprawdę. Niestety. Ale jak powiedziałam na wstępie, pisze pan również książki dla dzieci i najnowsza książka to taka dla trochę starszych dzieci, Godzina śródziemnomorska, gdzie jest nawiązanie właśnie do mitologii i oczywiście refleksje ponadczasowe. Natomiast ja chciałam nawiązać do Wędrówki Nabu. Jest to historia małej dziewczynki, która ucieka ze spalonej wioski do miejsca, gdzie może się poczuć bezpiecznie. Przechodzi bardzo niebezpieczną drogę. Jest to historia o odwadze, strachu, poszukiwaniu domu, ale właśnie z perspektywy dziecka. I musi się ono przeprawić przez wiele niebezpieczeństw, jest wiele przeszkód na jej drodze, często niewidocznych, takich bardzo subtelnych i również spotyka się ze śmiercią. I nieraz mówiąc o migrujących właśnie zapominamy troszeczkę o tych dzieciach, bo mówimy o dorosłych bardziej, ponieważ to oni ponoszą odpowiedzialność za dzieci, ponieważ to dzieci są, prawda, przenoszone z miejsca na miejsce. Same dzieci nie podróżują właściwie. One tylko jakby uczestniczą w tej podróży, ale one uczestniczą również emocjonalnie. I chciałam zapytać, czy to jest bardziej bajka o dzieciach dla dzieci, właśnie bajka o takich uchodźczych dzieciach dla dzieci, czy bardziej opowieść o wszystkich migrujących, ale z takiej właśnie innej perspektywy. I co było pana inspiracją do napisania właśnie Wędrówki na... To trochę tak, że kiedy doktor Bartolo mi mówił, że powierzy mi te wszystkie swoje tajemnice i że będzie mówił o tych swoich bólach, które go rozdzierają od środka, to on musi też widzieć sens tej opowieści. Tak? I sensem opowieści będzie ta zmiana ewentualnie. To znaczy, że usłyszy Tusk, że usłyszą ludzie w Polsce i że zmienią swój stosunek. No więc ja też w to wierzyłem, że jakoś uda się zmienić i nie wiem, może jednej osobie, dwóm osobom, nie wiem. Może więcej ich było, ale nie na tyle. Tak, żeby się zmieniła postawa społeczna. Natomiast jest tak, że no, napisałem tę książkę o Lampedusie, no to jest książka jednak dla dorosłych, aczkolwiek też została zaprezentowana jako książka dla młodzieży i bardzo dobrze, ale sobie pomyślałem, że ja nie pozwolę uciec innym, to znaczy nie dam takiego pretekstu, żeby ktoś mi powiedział w jakiejś grupie wiekowej, czy grupie społecznej, że on tego się nie dowiedział po prostu, że na przykład tak nie zareagował, ponieważ nie wie. No więc ułożyłem taką piosenkę, kolędę dla tęczowego Boga, którą śpiewa Grzegorz Turnau z Magdą Umer. On ułożył melodię, więc jest ta kolęda, która jest dość szeroko śpiewana i ona jest bardzo często wykonywana w różnych miejscach. I mówi ta kolęda za tęczowego Boga, Bóg się rodzi cyganiątko obok jego śpi jagniotko. Więc to było tą kolędą. Potem taką właśnie audycją, tę, o którą mówiłem, o tej świętej rodzinie, czyli o tej dziwnej rodzinie, z kolei właśnie tymi środkami wideo
Potem z kolei Wędrówka na Bór, czyli książka dla dzieci tak naprawdę założona. Książka dla dzieci takimi metodami, jak gdyby Kiliana Wilkonia, coś takiego mniej więcej, czyli takie emblematy, trochę Król Maciuś I. Takie proste sytuacje, ale które też tworzą taką warstwę bajkowo-symboliczną, ale też bardzo rzeczywistą, bo są prawdziwe druty kolczaste, więc tam nie brak takich elementów świata ostrego, świata prawdziwego. No i to też miało jakąś swoją dobrą historię, ponieważ między innymi teatr Arlekin przepięknie wystawił i teraz inny jakiś teatr, jak się dowiaduje, też teatr uliczny z kolei wystawia, no więc jest robiony film animowany przez Joasię Rusinek, czyli ilustratorkę. Więc są, no powiedzmy, że ten film, jest przetłumaczona ta książka na chiński, na włoski. No więc teraz tak, no więc zobaczymy potem, jest tłumaczenie niemieckie. Natomiast, więc ta książka robi jakąś tam swoją też robotę. No i ja staram się różnymi środkami, tak żeby właśnie nikt nie uciekł od tej, powiedzmy, od tej sytuacji, żeby się musiał każdy zmierzyć. Tego tematu, Nabu jest tak, no taka napisana starą dobrą metodą bajki, to znaczy krótko mówiąc jest dziecko, które jest, ma swój świat dziecka, widzi świat po dziecięcemu, ale jednocześnie widzi świat jak gdyby esencjonalny, spotykają go sytuacje esencjonalne, to znaczy spotyka większych od siebie ludzi, policjantów, którzy mówią nie, dziecko uważa, że może iść dalej, bo dlaczego nie może iść dalej, skoro jest wielka łąka, wielkie pole, wielki piasek i jest przestrzeń, którą można przejść, ale okazuje się, że nie, bo są jakieś granice, których niby nie ma, ale są. Znaczy jest to jakaś umowność, jest jakaś ludzka decyzja. Więc ja staram się też mówić tak, żeby ludzie się o tym dowiedzieli. No i piszę też wiersze, ale to nie jest tak, że pisanie wierszy jest taką prostą sprawą, dlatego że to nie można. Poezja jest świętą sztuką, więc nie znosi tego, żeby pisać na temat. Tak? Nie pisze się wierszy na temat. Krótko mówiąc, poezja, żeby coś zaistniało w poezji, to musi zaistnieć w nas, musi zaistnieć w poecie. Czyli ja się tak długo mierzyłem z rzeczywistością i tak do głębi z rzeczywistością uchodźczą, że aż ta rzeczywistość weszła we mnie. Ja zauważyłem, że nagle okazuje się, że ja mam w środku ten świat, że nagle wychodzi mi, tak jak wychodzi mama, tak jak wychodzą sytuacje życiowe najprostsze, okazuje się, że ja to mam w środku i że to ze mnie wychodzi po prostu, bo to jest część mojego naturalnego pejzażu. No i stąd na przykład są też te wiersze i on to też mi daje satysfakcję, ponieważ ja nauczony tego na tamtych sytuacjach, teraz też piszę sporo wierszy o uchodźcach na granicy białorusko, czyli wokół, bo to nie jest chociaż padają tam nazwy Narewka. Wokół, dobrze. No tak, ale powiedzmy, że dotykają sensu tej sytuacji. Tak. I też wokół Ukrainy i wojny ukraińskiej teraz wyszła taka antologia poezji szwedzko-amerykańska. I tam też zawarto te moje wiersze i wiem o tym, że Ukraińcy publikują, bo często mnie proszą o zgodę, publikują w swoich czasopismach internetowych zwłaszcza moje wiersze, co im daje jakąś tam satysfakcję, jakoś tam ich to wszystko wspiera. Nie wiem, chyba głównym celem działania jest, no tak, poinformować to jest jedno, ale przede wszystkim wspierać innych, to znaczy tak być, żeby innym też to się jakoś, to nasze bycie pomagało i to nasze mówienie pomagało. Zresztą państwo w swoim muzeum wiedzą o tym doskonale, bo państwo robią dokładnie to samo. Tak, staramy się pomagać w miarę możliwości, tak. Ale ta podróż migrantów to trochę tak jak to piekło Dantego i sam Dante był na wygnaniu pisząc swoje dzieło, oczywiście Boską Komedię. W zeszłym roku było 700-lecie jego śmierci. A mamy na wystawie właśnie obraz pana Jacka Poręby, Ciemna dzicz, właśnie z fragmentem Boskiej Komedii w pana nowym przekładzie i chciałabym, żeby pan teraz, ja pokażę obraz. Rzuciłam spotkanie. A teraz, dobra? No, na razie zadzwonię. Tutaj mam obraz. Jakby pan mógł przytoczyć właśnie ten fragment Boskiej Komedii tutaj. No to jest tak, że rzeczywiście jest takie, że jeżeli jest arcydzieło, ja przetłumaczyłem tę Boską Komedię takim, powiedzmy, językiem prozatorskim i
reporterskim, powiedzmy. No i jeżeli jest arcydzieło, ja w to święcie wierzę, to do tego arcydzieła przyklejają się również aktualności. Na przykład, kiedy widzę, co się dzieje w Puszczy Knyszyńskiej, na przykład, że są te wozy pograniczników, które zgarniają uchodźców i robią pushbacki, tak, tak zwane, czyli tak naprawdę zsyłki, no. Czyli odwożą tych biednych ludzi do granicy, czyli na druty kolczaste, to mi przychodzi do głowy wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Tak przychodzi mi do głowy Mickiewicz, który nagle zyskuje nowego zupełnie znaczenia. A tu mi przyszło do głowy właśnie, przyszło do głowy Dante. W połowie wędrówki naszego życia znalazłem się w ciemnej dziczy, bo prosta droga była zgubiona. Ach, jak ciężką rzeczą jest mówić, jaka była ta dzicz dzika i surowa i trudna, która w myśli odnawia strach. Jest jeszcze dodatek, niewiele gorsza jest śmierć. O tej myśli niewiele gorsza jest śmierć. I tak sobie pomyślałem, że to mogłyby być przecież słowa nie Dantego, nie tego uchodźcy z XIV wieku, z około 1304, tylko to mogą być słowa takiego właśnie uchodźcy przez Puszczę Knyszyńską. Kogoś, cóż z tego, że oszukanego, wysłanego przez Łukaszenkę, podesłanego, skoro to nie jest tak, że on jest wysłannikiem Łukaszenki, tylko on dźwiga swój własny los i myśmy powinni widzieć tylko jego los. To jest dla nas wiążące. Jego los, oszust Łukaszenka swoją drogą, ale tutaj mamy po prostu los człowieka. I wydaje mi się, że do tego z kolei następuje zawsze aktualizacja dzieła literackiego, czy arcydzieła literackiego właśnie poprzez to, co się dzieje aktualnie w świecie. I to się tutaj akurat działo. I bardzo jestem szczęśliwy, że Państwo zamieścili na swojej wystawie. Naprawdę ogromnie. Nam było bardzo przyjemnie, bo ja też uważam, że to jest bardzo aktualne i bardzo właśnie wpasowujące się w naszą wystawę, zwłaszcza w tą pierwszą część naszej wystawy. A ja chciałam jeszcze zapytać, co spowodowało, że zdecydował się Pan napisać nowy i inny zupełnie przekład Boskiej Komedii i dlaczego dopiero tak niedawno, bo w sumie parę miesięcy temu, w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku została wydana. No tak, jest 6 przekładów Boskiej Komedii i wszystkie są, czy większość jest robiona w takim układzie, no po prostu językiem czysto poetyckim. Powiedzmy, że czysto poetyckim. Tylko że ta poezja sobie idzie, a sens idzie sobie. To znaczy, ja uznałem, że w końcu, jeżeli mamy do czynienia z takim dziełem, które opisuje jedyną w historii ludzkości podróż człowieka przez zaświaty, od piekła poprzez czyściec do raju, to jeżeli ja mam do czynienia z czymś takim, to ja to muszę oddać przede wszystkim w warstwie słownej, bo mnie ciekawi, co tam się wydarzyło. Tymczasem wszystkie te przekłady poetyckie odchodzą tworzą swoje własne znaczenia, swoje własne sytuacje, a jedyne, co pozostanie, to melodia, tercyna, układ. Czyli są jak gdyby zbyt gładkie, tak? A ten język jest bardziej krupowaty. Słowne, to znaczy tworzą pewne, mówią słowa bardzo często, których po prostu nie ma w polskiej komedii. To znaczy po prostu zwyczajnie nie ma, albo są inaczej nazwane. Tymczasem postanowiłem no właśnie tak nazwać, żeby to było, no, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy weszli w ten świat. Tak jak pisałem we wstępie, Ryszard Kapuściński, z którym byłem bardzo zaprzyjaźniony, on poprosił mnie o spotkanie, żebym przyszedł do niego 24 grudnia 2006 roku, czyli na miesiąc przed śmiercią. Chciał mi poinformować, że ma raka trzustki, że idzie na operację, ale mówił też rozgorączkowany, że nagle dowiedział się z mojego przekładu, że Charon ma wełniste policzki. I on mówił potem do mnie w szpitalu: Jarku, jak to jest ważne, ja idę na operację, może z niej nie wrócę, może się nie przebudzę. I ja wiem, jak wygląda Charon. Jestem uprzedzony, jakie będzie to moje spotkanie ze światem. No, taki miałem wsparcie ze strony Ryszarda. Więc wydaje mi się, że to warto było. To oczywiście jest przekład brzydki, ponieważ takie ma założenie, żeby być brzydki i dosłowny, ale przynajmniej wiemy, co zobaczył Dante. Tak, jest bardziej właśnie oddaje to, co chciał przekazać sam autor, a nie to, co chcieli przekazać poszczególni tłumacze, tłumacząc jego dzieło na przestrzeni lat. I chciałam się zapytać, czy przygotował Pan jakiś wiersz dla nas, bo tak chciałam właśnie na zakończenie, to bardzo bym prosiła.
W mojej ostatniej książce, czyli w Godzinie Myśli, teraz wyjdzie nowa książka w końcu września. I to jest krótki wiersz. A ta nowa książka jaki będzie mieć tytuł? Życie na Xanaxie. Tak. Ciekawe. A ta książka to jest Godzina Myśli. Godzina Myśli. Związane z COVID-em. I to jest krótki wiersz, bo znowu słyszałem, że zbliża się lato, więc znowu ruszy fala uchodźców. Więc znowu przez Morze Śródziemne ruszy fala uchodźców. Przyszło mi do głowy, czy to są nowi uchodźcy, czy to przypadkiem nie jest ta sama figura, taka mityczna niemalże, tego uchodźcy, który troszkę jak Persefona, powiedzmy, tak? To znaczy ona zimę odchodzi, a potem latem przychodzi, tak. Postać, już ta figura, która powraca, która jest zawsze, to niezwykłe. Wierzchołek niedosięgły świętej góry Syzyf. Znowu, jak mówią, utonęli ludzie. To tak, jak gdyby to byli ci sami. Niezmordowani się rodzą i toną. Rodzą się, by tonąć. Lub nie, żeby tonąć, ale i tak toną. Latem, mówi prasa, będzie szczyt utonięć. Czy mają pamięć poprzednich, czy jest to dla nich wciąż nowa przygoda? To tak się wydaje, że oni czasami po prostu, jak gdyby po prostu miała. Jak gdyby po prostu zwyczajnie ponawiali jakiś... Było to samo, tak. Ponawiali jakiś rytuał tonięcia. Odradzali się jak zombies. Tak. Bardzo ciekawe właśnie to połączenie z Persefoną. Kto nie zna historii, Persefona znikała na 6 miesięcy w Hadesie, ponieważ była poślubiona bogowi piekła, natomiast na 6 miesięcy powracała do matki swojej. Tak. Serdecznie dziękuję za spotkanie, miłą rozmowę i pana przemyślenia. Zaraz sprawdzę, czy mamy jakieś pytania, ale chyba nie widzę pytań. Już sprawdzam. W takim razie nie mamy żadnych pytań akurat. Chyba wyczerpaliśmy tak naprawdę wątki. Pan Jarosław zniknął. Także Państwa serdecznie zapraszam do śledzenia naszego Facebooka oraz Instagrama w sprawie kolejnych spotkań. I również do odwiedzania wystawy i chwilowego wirtualnego zatrzymania się w biegnącym realnym świecie. Bardzo dziękuję i do widzenia.